W czwartek 5 listopada w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego podsumowano inicjatywę pierwszego LO w Kozienicach zatytułowaną Kobieto Kobietopuchumarny czy Aby na pewno, mającą na celu podkreślenie roli kobiet w świecie kultury i nauki oraz ich walkę o równouprawnienia. Przypomnijmy, że twórcami inicjatywy są przedstawiciele nieformalnej grupy, czyli uczniowie i nauczycielki placówki Joanna Piwońska i Małgorzata Kuśmierczyk Balcerek, a całe to przedsięwzięcie wchodzi w skład projektu Razem dla kultury w gminie Kozienice, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne 2020. Podczas podsumowania tej inicjatywy przypomniano jej założenia oraz rozstrzygnięto plebiscyt, w którym mieszkańcy wybierali łącznie 10 ich zdaniem najbardziej zasłużonych kobiet świata kultury i nauki. Trzy osoby, które jako pierwsze wzięły udział w plebiscycie i trafnie wskazały na kobiety wybrane przez większość, otrzymały drobne upominki. Wyświetlono też wywiad z gościem Krystyną Kornaś, przedstawicielką przedsiębiorstwa Bombardier Transportation, osobą realizującą się zawodowo jako inżynier, czyli w dziedzinie zdominowanej przez mężczyzn. Podczas spotkania nie zabrakło też podziękowań i gratulacji od dyrektor pierwszego LO Ewy Malec oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej, które podkreśliły, że przedsięwzięcie to przyniosło społeczne i edukacyjne korzyści zarówno uczniom, jak i wszystkim dorosłym zaangażowanym. W inicjatywę. Jej podsumowanie zakończono w Patio CKA prezentacją wystawy z sylwetkami wyłonionych w plebiscycie kobiet. Można było też obejrzeć stroje z różnych epok, uszyte w większości przez Monikę Baryłkę. Jak zapowiedziały Joanna Piwońska i Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, to nie koniec promowania silnych i odważnych kobiet. W związku z przedsięwzięciem w planach jest wydanie publikacji opisującej inicjatywę kobiet puchumarny, czy aby na pewno.